Polish Fans TV. Wspiera nas piroshop.pl oraz odzież-uliczna.pl i marka Octagon. Fanatycy Piasta Gliwice na początku stycznia zorganizowali kibicowski turniej. Jak czytamy na profilu Młode Gliwice, przez turniej przewinęło się około 250-300 osób. I każdemu dziękujemy za obecność. Zaprezentowaliśmy kilka transparentów, między innymi dla chłopaka z Batę, który po protestach na Białorusi został niesłusznie zatrzymany i od dłuższego czasu przebywa w areszcie. Dla ziomeczka Krystiana, który uległ wypadkowi. Wracaj do zdrowia, Krystian. Dla świętej pamięci Jabola, którego żegnaliśmy tego samego dnia. Kilka flag PDW dla chłopaków z Jastrzębia i dla Kibola z Gliwic. Flagi Szlachta Gliwic, Full of the Hate, Batę Borysow, Brygada Centrum. Dziękujemy organizatorom z PK Bandy i wszystkim, którzy dołożyli swój czas i za profesjonalnie zorganizowaną imprezę. Miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się wszyscy na trybunach. Zobaczcie film, który pojawił się na profilu Zatorzanie. Jak widać, mimo trudnych i skomplikowanych czasów, kibice Piasta dali radę zorganizować ten turniej. Szacunek! Zachęcamy do zostawiania łapek w górze pod filmem dla rozwoju kanału. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście obejrzeć na naszym kanale. Wszelkie pomysły i sugestie mile widziane. No i zapraszamy oczywiście do skorzystania z oferty przygotowanej specjalnie dla naszych widzów. Z kodem POLISHFANSTV dostajecie 20% rabat na wszystkie produkty w octagonshop.pl oraz odzież-uliczna.pl. Linki znajdziecie w opisie. Do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.